Siemanko, dzień dobry, witam was w następnym vlogmasie, vlogmasie numer 4. Ubrałam sobie dzisiaj nową bluzę jasnoróżową, tą Sinsaya z reniferem, ale jest słodka, jest mega słodka. I mam dzisiaj na ustach inną pomadkę niż miałam przez ostatnie dni. Ta jest z MAKA i zmieniłam na inną głównie z tego powodu, że tamta była taka bardzo mocno matowa, a ja odkąd mam aparat i w sumie od momentu wyrywania tych ósemek bardziej, mam problem z suchymi ustami. No i jednak wiadomo, matowa pomadka, ja tak wiecie, delikatnie jeszcze bardziej wysusza, więc znalazłam teraz taką półmatową i jak ją dostałam, to bardzo ją lubiłam i później o niej zapomniałam. To jest taka formuła bardziej pudrowa, Powder Kiss Liquid Lip Color odcień 991 i bardzo ładna i taka właśnie pudrowo-kremowa, welwetowa, jeśli chodzi o wykończenie. I dzisiejszy vlogmas zaczniemy sobie trochę od takiego ogarnięcia mieszkania. Nazbierało mi się trochę przesyłek, które leżą na podłodze, kartonów pustych. W kuchni mam trochę taki chaos po robieniu obiadu. Także zaczynamy od ogarnięcia, sprzątania, więc takie małe clean with me na początek. Mieszkanie ogarnięte, jeśli chodzi o takie, wiecie, rzeczy, które były porozwalane czy na stole, czy na kanapie, czy w kuchni. Jak będę wychodziła z domu za niedługo, to po prostu puszczę wtedy rumbę i poodkurzam i podłogę, jak mi nie będzie. A czas na wybór jeszcze skarpet. Biegam boso, bo nie mam skarpet. Wybieram na dzisiaj te z zestawu, które otworzyłam wczoraj. Wczoraj miałam czerwone mikołajki, dzisiaj ubieramy białe ciasteczka. No i te nasze kolczyki. No i dzisiaj, jak mam bluzę z reniferem, to muszę też ubrać te kolczyki z reniferem. Oprócz tego, jak w mieszkaniu zaczyna być już świątecznie, pewnie dzisiaj również będziemy ubierać choinkę na vlogmasie, więc czas też zadbać o zapach. Oprócz tego, że palę świeczki w domu, no to bardzo lubię też jeszcze te wszystkie dyfuzory z patyczkami. I ostatnio pokazywałam wam, że dostałam takiego zapachu pomarańczy i cynamonu. Taki typowo świąteczny zapach z My Fragrances, więc otworzymy sobie ten zapach dzisiaj i postawię go w kuchni na stole albo w dużym właśnie tutaj na stole i mam nadzieję, że będzie nam ładnie tutaj pachniał. Tak wygląda. I do tego mam patyczki. Postawiłam na stole w kuchni obok serwetek świątecznych i już jakaś taka mała zajawka świąteczna, już ten zapach świąteczny mamy, bo pachną bardzo ładnie. Tak się prezentuje mój outfit. Brałam takie brązowe slouchy. One są takie mocno oversize'owe, za duże. Wydaje mi się, że do bluzy będą spoko wyglądały. Pod spodem mam moją bluzkę Woko, pinką, z mojej marki, z mojego sklepu. I przy okazji od razu wam daję znać, że w weekend, sobota, niedziela, na sklepie woko.pl uruchomimy dla was promocję z darmową dostawą. Także przez cały weekend, cała sobota, cała niedziela robicie zamówienia i nie płacicie za przesyłkę do paczkomatu, więc jak macie coś na oku, czy koszulki, czy opaskę do pielęgnacji, do makijażu, czy może case, bądź kosmetyczkę z prezentami, to wpadajcie na stronę, bo będzie się opłacało w weekend zamówić sobie coś dla siebie. No, spodnie takie, bluza taka i na nogach skarpeciachy z ciasteczkami. Spojrzałam teraz do kamery i pomyślałam, że może was zaciekawić, co mam na oku. Mam na oku taki piękny błysk, taki piękny brokacik. I słuchajcie, to jest cień z palety Revolution Pro, paleta Earth and Stone. I tutaj, w tej palecie, jest taki jeden piękny, jeden z moich ulubionych cieni brokatowych, ten taki rose gold, który wam pokazuję tutaj palcem, to właśnie on mi się mieni teraz tak pięknie na oku. I jak go mam na oczach, to większość lasek pyta się mnie, co mam na oczach, co tak ładnie się mieni, także paleta Revolution Pro Earth and Stone. Z świątecznych rzeczy przyszła do mnie jeszcze dzisiaj paczka od Sinsaya, House'a, Mojito i Kropa. Zobaczcie, z najlepszymi pozdrowieniami z Sinsay. I mam tutaj koszulę świąteczną, czerwoną, w takie pierniczkowe domki. Fajna, od razu wam pokażę może cenę, ile kosztuje normalnie w sklepie. 39 zł, ja mam rozmiar S. Mam tutaj jeszcze jakiś ładny sweterek z taką złotą nicią. Golfik, o, sweter z golfem. I tutaj mamy też pewnie Sinsay, skoro mam napisane na kartce, że Sinsay. Cena 69 zł. Też spoko jak za sweter, a wydaje się być bardzo, bardzo przyjemny w dotyku. I mam tu jeszcze kurtkę.
kurtka, taka beżowa, kremowa. O, fajna, bez kaptura, taka krótka, krój jak lubię. Coś jak mam tą fioletową aktualnie. I ona kosztuje 119 zł i mam rozmiar S. I przymierzyłam tą kurtkę z Sinsaya, bardzo fajna, w ogóle pasuje mi dzisiaj do outfitu. Oderwałam sobie metkę i chyba w niej pójdę, bo zaraz wychodzę. Wychodzę na małe zakupy z Kacprem, więc chyba taka stylóweczka na zakupy może być, co? Ale naprawdę fajna ta kurteczka, mega. I lubię ten kolor, ostatnio mam dużo takich rzeczy, więc będzie mi bardzo pasowała do wszystkiego. Brałam do tego brązową torebkę, bardziej pasuje niż czarna, do takiego beżu, jeśli chodzi o kurtkę i o spodnie. I przypomniałam sobie o istnieniu moich beżowych fili. Dawno ich nie miałam na sobie, były po prostu w pudle z butami. A są teraz idealne, bo nie ma śniegu, ale jest zimno, one są ciepłe, także ideolo. Podjechaliśmy pod designer outlet, musimy kupić dwie rzeczy, a ja jeszcze muszę oddać kilka rzeczy, które mieliśmy wypożyczone wczoraj z Bartkiem do nagrań. I pokażę wam, jak fajnie jest przystrojone z zewnątrz, bo wczoraj wam pokazałam trochę przebitek w środku, jak wygląda sklep. A pokażę wam teraz trochę, jak wygląda z zewnątrz, bo jest bardzo ładnie. W designer outlet udało mi się oddać to, co miałam oddać, ale nie kupiliśmy tej rzeczy, którą mieliśmy kupić. Nie mówię wam, co to miało być, bo to miało być prezent po prostu dla kogoś. Dlatego nie mogę wam powiedzieć ofen, tak? Że to jest taka i taka rzecz. No, także nie kupiliśmy tego, ale teraz podjechaliśmy jeszcze pod Castoramę, bo jak wiecie, niedługo się przeprowadzamy. Zmieniamy też biuro, no i tak rozglądamy się, wiecie, za regałami, z jakimiś tam meblami do środka, do wyposażenia magazynu, łałką można powiedzieć. Kacper zapomniał wziąć maseczki, więc się wrócił po nią. Ja mam maseczkę, no, także w Castoramie rozejrzymy się za regałami, z jakimiś pudłami do przechowywania po prostu naszych produktów łałkałowych. Zobaczcie, w Castoramie już święta. Lampeczki wszędzie. Pięknie, co? Nie tak pięknie, jak ty jesteś piękna. No, ale ładnie. Ale spoko. Castoramie jest dział odpowiedni dla influencerów. Można pokazać swój outfit. Ale akurat mój dzisiejszy już widzieliście w domu. Jest duży wybór. A takie? Tutaj jest mieć porządne. Mamy teraz takie, nie? Teraz gorsze jest do dupy. Mamy z Ikei. O, ten jest wysoki. Ten jest właśnie wysoki. I w takiej samej cenie jak ten niższy, pierwszy. Ten jest jeszcze tańszy, bo ten jest 118, a ten masz 160. Ten pierwszy tamten, metalowy. Więc ja bym wziął, nie wiem, z 6. No może tak trzeba będzie. Ale sobie, nie wiem, czy nie bardziej się opłaca wtedy wziąć takich trzech? No bo spójrz na cenę. Te też są fajne. Masz 187 zł, a masz dwa tak jakby te. Znaczy inaczej, ja bym na ściany dał te, a jeszcze te też dokupił. To patrz, to jest dwa razy to, tylko niższe. No mówię. Tylko, że to jest już na śrubie. Nie będziemy tego w ogóle wiercić. Co? Nie będziemy tego nigdzie wiercić. To musiała. Nie, to są zatrzaski, dobra. Nie będziemy tego nigdzie wiercić. No nie, nie chodzi o wiercenie, tylko niektóre są takie... Zmontować? Sobie... No. A, o montaż ci chodzi. Ale dobra, no to możemy wziąć kilka takich. No nie teraz. No wiem. No kilka takich. 188 i 118, spoko. Przeliczymy, pomierzymy i... Przeliczymy i jeszcze pudełka musimy zobaczyć. Jeden zakup poczyniony. Pokaż co masz. Taśma. Taśma, szara. Duże zakupy. Wika już, słuchajcie, w piżamce, więc jej tutaj nie będę pokazywać, ale mam coś dla Wiki. Mam dla ciebie, Wiktoria, świąteczną obudowę. O ja... Jak wyglądałaś do głasa poprzedniego, to pewnie widziałaś już. Nie widziałam jeszcze. Aż założę. Szyjesz. Od razu zakładam. Ale jaki fajny, twardy taki. No strasznie kiepski. Nie tam. Strasznie kiepski, jeśli chodzi o jakość, ale na miesiąc. Ale piękny. Jest. Fajny? No, no dziękuję super. Bardzo. Moja rodzina, słuchajcie, dzisiaj nie chce się pokazywać, więc teraz nie chce pokazywać, mama też nie bardzo. Także tutaj wręczam mamie telefon, tata już ma ubrany. Pokaż Tomasz. Jaki ty masz? Tata ma taki zielony. To są takie jednomiesięczne. Dziadostwo trochę, ale przynajmniej będziecie mieć świąteczne. Mamie akurat będzie pasował do telefonu, mama ma czerwonego iPhone'a, więc idealnie. Bardzo na miesiąc możesz ściągnąć łałkę, pozwalamy. Wracamy już do mieszkania. Kacer jeszcze pewnie do biura popracować.
tą torbę z Ikei, bo do mamy przyszło zamówienie z H&M-u i miałam tam kilka rzeczy dla mnie, także pokażę wam, co mówiłam. Mam trzy rzeczy dla siebie, a jeszcze trzy rzeczy dla Kacpra. Dobra, tutaj mam rzeczy Kacpra i mam tutaj golf, taki beżowo-biały. Nie będę otwierała tych Kacpra rzeczy, bo może sobie sam sobie otworzyć. Tutaj ma dresy, takie beżowe. I koszulkę, spodobała mu się z Ricka and Morty'ego. Taki t-shirt biały i z tyłu ma jakiś taki wzorek na druk. Ale no to jak mówię, nie będę teraz otwierała, bo może chcę sobie sam to otworzyć. Pokażę wam moje. Biała koszula, zwykła, była chyba za 20 zł na promocji, bo robiłam to zamówienie w Black Friday. Także to jest pierwsza rzecz, zwykła, cienka, biała koszula. Ceną stąd się nie sugerujcie, bo tak jak wam mówię, była bardzo duża przycena na nią. Oprócz tego jeszcze taki sweterek, bardzo mi się spodobał na stronie, ma taki odcień takiego brudnego różu, rozmiar S, rozpinany i taki mocno oversize'owy na ramionach, myślę, że niedługo w jakimś logmasie mnie w nim zobaczycie, bo powiem szczerze, że już nie mam trochę dzisiaj tych rzeczy przymierzać. I ostatnia rzecz, taki bardzo świąteczny, myślę, że może na Wigilię albo któryś dzień świąt go ubiorę. Taki sweterek, można powiedzieć sweterek bluzka, bo jest to krótki rękaw, ale taki właśnie, zobaczcie, milusi. I bardzo fajnie wygląda na modelce na stronie, więc mam nadzieję, że na mnie też będzie spoko się prezentował. Wiedziałam chyba rozmiar S, tak, rozmiar S. Dobra, i pora na kalendarze. Zaczniemy sobie dzisiaj od kalendarza z Make Up Obsession. Dzisiaj otwieramy numer 4. Już otwieramy czwóreczkę. Taki mały kartonik, płaski. O, mamy tu chyba tylko pędzel. No, taki mały pędzelek. Taki jakby ala do masek, do nakładania, bo jest płaski i z takiego mocno sztucznego materiału. Dobra. Nic specjalnego w sumie, mogło być coś fajniejszego. Z NYXa w czwóreczce mamy cień fioletowy, brokatowy, całkiem ładny, ale pewnie wrócę go na rozdanie, bo mam tendencję do gubienia takich pojedynczych cieni, więc wolę zawsze palety, także pewnie wrzucę wam go na rozdanko. I kalendarz z NYX. I ten naprawdę, już piszecie mi nawet w komentarzach, że ten zapowiada się super, że wam się podoba. Mi też się bardzo podoba. Tu mamy coś dużego. I mamy tutaj gel cream multi correction, czyli jakiś taki żelowy krem multifunkcyjny, trochę korygujący, fajnie. Dzisiaj jak zmieniam makijaż, to mam plan nałożyć sobie tą maskę, którą otworzyłyśmy we wczorajszym vlogmasie z trzeciego okienka, bo ona bardzo fajnie się zapowiada, tak mi się wydaje. Także jak nie zapomnę, to dam wam znać w piątym vlogmasie, jak ona mi się sprawdziła. Ubrana w piżamkę, w koszulę nocną z Sinseya, umyta, wypielęgnowana, wykremowana. Kładę się już do łóżka, jeszcze chwilę będę musiała posiedzieć na telefonie, podpisywać na DM-y, podpisywać na wiadomości pod vlogiem, pod vlogmasem, ale już jestem praktycznie gotowa do spania. Przymierzyłam tego case'a i to jak mówię, tworzywo jest kiepskie, sądzę, że on po kilku użyciach będzie już, wiecie, brudny cały, ale na ten jeden miesiąc spoko. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, do zobaczenia. Pa!